Każdy twórca ma nieco lepsze, a czasem nieco gorsze filmy. To wszystko jest uwarunkowane na podstawie naszego, nie wiem, poczucia humoru, pomysłów. I właśnie dzisiaj zajmiemy się tymi moimi gorszymi filmami. Od razu odrzucamy filmy z roku 2016 i 2017, no bo w końcu to były początki i każdy jakoś musi zacząć. Ale już rok 2018, no to już jednak prowadziłem ten kanał 2 lata i dobre filmy to raczej podstawa. Najmocniej wstydzę się przeglądu świątecznych gazetek z zabawkami, dlatego ten film też jest na prywatnym. Film ten opublikowałem 16 października roku 2018. No i przeglądałem sobie te gazetki, ale nie gazetki, tylko okładkę gazetki ze sklepu Toys R Us. Gazetka ta dodatkowo pochodziła z Niemiec i jak już wspomniałem, była tylko okładka, a ja nagrałem wyłącznie ten film, żeby coś było na moim kanale, bo nie miałem kompletnie pomysłu. Możemy teraz się już w sumie zabrać za ten niemiecki wyrób. Chodzi mi oczywiście o katalog Toys R Usa. Mamy tylko dostęp do okładki, z jasnych w sumie przyczyn, ale nawet nie ma PDF-u do tego katalogu, więc nic więcej nie zobaczymy oprócz okładki. Od razu po świątecznych gazetkach powstaje hit nad hitami. Dlaczego jestem brzydki? Film powstał z dosyć podobnego powodu. No mało wyświetleń, nikt nie chce oglądać. To trzeba zajechać, walnąć jakimś takim mocnym clickbaitem, który by w ogóle rozsadził wszystko i załatwił każdy mój problem. No teraz czasem mi się wydaje, że to była jedna z gorszych decyzji, jaką podjąłem na swoim kanale. A więc, dlaczego jestem brzydki? No, zdania ponoć nie zaczyna się od a więc, dlatego sobie to odpuścimy. Ale dużo osób przez ponad 2 lata mojej kariery na YouTubie napisało mi komentarz, że jesteś brzydki. Niesamowita sprawa, ponieważ momentalnie po dlaczego jestem brzydki, na drugi dzień pojawia się bogaty kontra biedny. To była taka spirala mojej słabości. Nie mogłem sobie poradzić z tym, że było mało wyświetleń, mało komentarzy, mało przybywa. Nowych widzów. Bogaty kontra biedny to był film z YouTube'a, ściągnięty z YouTube'a, tylko przerobiłem go na wersję klockową i zdaję sobie sprawę, że uraziłem nim sporo osób, ale ten film po pewnym czasie zdobył ponad 50 tysięcy wyświetleń. Jest jeszcze jeden taki film, mianowicie 99% osób nie wie tego Lego Ninjago. Film, który myślałem, że będzie hitem, ale przerodził się bardziej w moją kompromitację, bo popełniłem tam wiele takich błędów związanych z Lego Ninjago, ale to z uwagi na to, że robiłem ten film o bardzo późnych godzinach, no ale to też wszystko wynikło z tej presji wyświetleń i otoczenia. Wypadałoby już poprzestać na tych 4 materiałach, więcej już nie mam nic do dodania. Jest ich, wiadomo, więcej tych słabszych filmów, ale tyle to wystarczająca nauczka. Od razu mówię, proszę nie proście mnie w sekcji komentarzy, żebym nagrał moje najlepsze filmy, bo uważam, że to nie ma sensu. Każdy youtuber powinien sobie zrobić taki rachunek sumienia swoich lepszych i swoich gorszych filmów, ale to już osobiście moja opinia. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, co myślicie o tym filmie. Możecie zostawić łapeczkę w górę oraz strzelić suba na moim kanale, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!